Cześć i czołem, mordziki, no i werciki, z tej strony Jadek, a dzisiaj przygotowałem do was premiery na rok 2023 na miesiąc marzec. Także lecimy z odcineczkiem. 1 marca. Główną bohaterką gry Bendy and the Dark Revival jest kobieta imieniem Audrey. Protagonistka została uwięziona w znanym z pierwowzoru studiu animacji. Miejsce to opanowały przerażające monstra inspirowane postaciami z kultowych kreskówek, na czele z demonem, który urządził sobie polowanie na naszą podopieczną. Szukając drogi ucieczki, Audrey nie tylko walczy o przetrwanie, lecz także stopniowo odkrywa prawdę temat studia. Brock the Investigator oferuje oryginalne połączenie różnych gatunków. Jest to przede wszystkim jednak gra przygodowa typu point and click, w której przemierzamy ulice miasta, rozmawiamy z napotkanymi NPC-ami, wchodzimy w interakcje z masą przedmiotów i łączymy poszczególne elementy w całość, aby te prowadziły nas dalej. Robimy to zarówno sterując postacią Brocka, jak i jego przyszywanego syna, a sama gra pozwala nam na swobodne przełączania się między tą dwójką. Gra oprócz tego posiada elementy RPG, za których sprawą możemy ulepszać naszego bohatera, bo znajdziemy tu też sporo potyczek i walk poprowadzonych w sposób typowy dla gatunku beat EMUP. Akcja Filarów Ziemi toczy się w XII wiecznej Anglii, w okresie zwanym anarchią. Po śmierci króla Henryka i rozpętała się walka o sukcesję, potomek władcy zginął bowiem w katastrofie białego statku, co doprowadziło do narastających napięć pomiędzy szlachtą, duchowieństwem i prostym ludem. Na tle niebezpiecznego konfliktu mieszkańcy niewielkiej wioski Kingsbridge rozpoczynają budowę monumentalnej gotyckiej katedry, która ma im zapewnić dobrobyt i bezpieczeństwo. 2 marca. W Eri, Calm Mind 3 akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby TPP. Podczas rozgrywki wcielamy się w małego ptaka, który lata nad malowniczymi lokacjami i kolekcjonuje rozrzucone po nich kryształy. Cechą charakterystyczną serii jest absencja jakichkolwiek wyzwań czy niebezpieczeństw i nie inaczej jest w tym przypadku. Niemniej, niektóre kryształy zostały umieszczone w dość trudno dostępnych miejscach. Przygoda wiedzie nas przez 13 różnorodnych lokacji. W grze wcielamy się w tytułową Iris, która udaje się z ojcem na lekcję pływania. Jeszcze w drodze na miejsce bohaterka czuje, że coś leży jej na sercu, choć sama nie wie co. W końcu na basenie dziewczynka nie potrafi powstrzymać uczucia przygnębienia, które niemal dosłownie ją zalewa. Iris wyrusza więc w podróż do własnego umysłu, by zmierzyć się ze swoimi lękami. King of the Castle zabiera nas w podróż do fantastycznego świata inspirowanego średniowieczem. W trakcie rozgrywki wcielamy się w tytułowego władcę, który zasiadając na tronie, musi podejmować decyzje rzutujące na losy poszczególnych regionów jego królestwa. Sprawę komplikuje fakt, że dokonywane przez niego wybory powinny zadowolić możnych zasiadających w jego radzie, w przeciwnym wypadku może on stać się ofiarą spisku, po którym na tronie zastąpi go jedna z marionetek. Gra pozwala nam przejąć kontrolę nad prawie nieśmiertelnym potworem, którego zadaniem jest ochraniać dziewczynkę o imieniu Meg. Jeśli bowiem stanie się jej krzywda, świat skończy istnieć. Rune Factory 3 Special zabiera nas w podróż do fantastycznego świata, ogarniętego konfliktem pomiędzy ludźmi i potworami. Głównym bohaterem gry jest młodzieniec imieniem Mike, który posiada moc przemiany w złotego, przypominającego owce potwora Wooliego. Protagonista ulega wypadkowi i zostaje uratowany przez młodą kobietę, po czym trafia do prowincjonalnego miasteczka Sharans. Po przebudzeniu nasz podopieczny odkrywa, że stracił pamięć, a wkrótce zostaje uwikłany w trwającą od lat wojnę. Chcąc rozwikłać zagadkę swojej przeszłości, Mike musi spróbować przywrócić pokój w całej krainie. Rozgrywka toczy się w pierwszych latach XX wieku na ulicach tajwańskiego miasta Taipei w rejonie Dadaoheng, podczas trwania japońskiej okupacji. Jako bohater ludowy Liao Tianding walczymy z reżimem, sprzeciwiając się opresji uprzywilejowanych bogaczy gnębiących mieszkańców. Pokonujemy na swej drodze zarówno funkcjonariuszy i oprychów na usługach możnych, ale także ich samych, jako bossów, w epickich potyczkach.
Wszystko w imię sprawiedliwości i wyzwolenia, a także aby odebrać im bogactwa zdobyte na wyzysku lokalnej ludności i zwrócić prawowitym właścicielom, jako tajwański Robin Hood. Opowieść zainspirowana jest wydarzeniami i postaciami historycznymi. Trzeci marzec. W Erie Calm Mind 3 akcje oglądamy z perspektywy trzeciej osoby TPP. Podczas rozgrywki wcielamy się w małego ptaka, który lata nad malowniczymi lokacjami i kolekcjonuje rozrzucone po nich kryształy. Cechą charakterystyczną serii jest absencja jakichkolwiek wyzwań czy niebezpieczeństw i nie inaczej jest w tym przypadku. Niemniej, niektóre kryształy zostały umieszczone w dość trudno dostępnych miejscach. Przygoda wiedzie nas przez 13 różnorodnych lokacji. Na ich liście znajdziemy m.in. skandynawską wioskę, współczesne miasteczko i plac budowy, las, w którego centrum wzniesiono strzeliste baszty, czy przeczącą prawom fizyki krainę, gdzie budowle wyrastają zarówno z podłoża, jak i z nieba. Gigantosaurus. Dino Kart zabiera nas w podróż do znanej z serialowego pierwowzoru krainy Credalia. W trakcie rozgrywki wcielamy się w jednego z kilku bohaterów, jak Bill, Mazu, Rocky czy choćby Tiny, i zasiadamy za sterami go-kartów, biorąc udział w zwariowanych wyścigach. O zwycięstwo walczymy na 15 trasach prowadzących przez takie obszary jak sawanna, dżungla czy góra zapomnienia. Wygraną zapewnia nam przede wszystkim umiejętne korzystanie z rozmaitych power-upów, które pomagają nam wysunąć się na prowadzenie, dając nam chwilowe przyspieszenie lub otwierając przed nami skróty bądź uprzykrzają życie naszym oponentom. Głównymi bohaterami No Longer Home są Bo oraz AO. Jako studenci, protagoniści przez ostatni rok wspólnie wynajmowali mieszkanie w Londynie. Po ukończeniu nauki na uniwersytecie każdy z nich musi udać się w swoją stronę. AO kończy się wiza, to też musi powrócić do ojczystej Japonii, z kolei Bo pozostaje w Anglii, gdzie spróbuje znaleźć pracę i niejako rozpocząć nowe życie. Choć ich świat na pozór nie różni się zbytnio od naszego, w ich mieszkaniu przebywa jeszcze jeden lokator, czyli przypominający łosia stwór o wielu oczach zwany Lu. Akcje gry Void Terrarium 2 ponownie osadzono w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez toksyczny grzyb, który zdziesiątkował ludzkość. W trakcie rozgrywki wcielamy się w znanego z pierwowzoru robota opiekującego się dziewczyną imieniem Toreko. By utrzymać się przy życiu, jego podopieczna musi przebywać w skonstruowanym przez niego terrarium, a on musi dostarczać jej wszystko, czego jej potrzeba. Niestety pomimo jego wysiłków, dziewczyna zapada na tajemniczą chorobę, która stopniowo niszczy jej ciało. By ją uratować, bohater będzie musiał poznać przyczyny tej dziwnej dolegliwości. W roku 184 czas panowania chińskiej dynastii Han dobiega końca. W cesarstwie szerzą się korupcja i prześladowania, a nieustannie rosnące podatki skłaniają lud do wystąpienia przeciwko władzy. W kraju wybucha powstanie żółtych turbanów, którego jednym z liderów jest charyzmatyczny Zhang Jiao. Wewnętrzny konflikt sprowadza na Chiny chaos, Cao wykorzystują łaknące krwi demony. U progu epoki Trzech Królestw jeden z żołnierzy milicji, a zarazem główny bohater gry, zostaje wysłany do walki z rebeliantami. Na skutek niespodziewanego spotkania podczas podróży, wikła się w intrygę znacznie większą niż chłopskie powstanie. 4 marzec. Produkcja studia powstała na podstawie popularnego filmu Creed – Narodziny legendy. Lecz fabuła jest w niej ogólnie minimalistyczna i ma charakter pretekstowy. Tytuł pozwala nam przejąć kontrolę nad początkującym bokserem Adonisem Creedem, który pnie się stopniowo po kolejnych szczeblach bokserskiej hierarchii i któremu patronuje Rocky Balboa. Kampania w tym wypadku to pewna liczba pojedynków, gdzie pomiędzy kolejnymi pojedynkami musimy odbywać ciężkie treningi. 6 marzec. W świecie gry pojawia się portal prowadzący do imponującego quasi-gotyckiego zamku, który okazuje się być zamieszkany przez wampiry oraz monstra pokroju wilkołaków czy harpii. Łowca potworów Richter Belmont prosi protagonistę Dead Cells, by ten pomógł mu zabić władcę owej twierdzy, Dracule. W misji uczestniczy również Alucard, syn lorda wampirów. Wraz z Richterem pomaga on głównemu bohaterowi odnaleźć drogę do sali tronowej w przypominających labirynt zamkowych korytarzach, a także dostarcza broń, czasami dobrowolnie, innym razem nie. 7 marzec. Młoda czarownica o imieniu Nobeta postanowiła dowiedzieć się czegoś o swoim pochodzeniu.
W tym celu udała się do nawiedzonego zamku, gdyż tylko tam może odnaleźć odpowiedzi na dręczące ją pytania. Na drodze protagonistki stają jednak złe siły, które niechętnie chcą dzielić się swoją wiedzą. Nieoczekiwanie przewodnikiem bohaterki zostaje tajemniczy czarny kot. Gra pozwala nam się wcielić w Hanidu, która poszukuje swojej zaginionej przyjaciółki w miasteczku zamieszkanym przez sympatyczne antropomorficzne zwierzaki. Pod pozornie normalną fasadą kryje się jednak mniej przyjemna prawda. Prąd zabiera nas w podróż do podwodnego miasta Royla, które niestety ma za sobą czasy świetności. Metropolia, będąca niegdyś prawdziwą perłą oceanu, zmaga się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem, które sprowadziły na nią liczne zanieczyszczenia oraz agresywne morskie stwory, powstałe za sprawą owych odpadów. W trakcie rozgrywki wcielamy się w tytułowego bohatera, któremu towarzyszy wierny przyjaciel, będący zarazem jego bronią, czyli robotyczny miecznik imieniem Brond. Protagoniści postanawiają stawić czoła zagrożeniom, nim będzie na to zbyt późno, niejako przy okazji odkrywając sekrety Royli oraz rozwiązując zagadkę pochodzenia Prontego. Rogue Spirit zabiera nas w podróż do fantastycznego królestwa Midra, inspirowanego Dalekim Wschodem. Przed wiekami ową krainę najechał Chaos, władca demonów. Inwazja zakończyła się dla niego niepowodzeniem, gdyż demoniczny król został pokonany przez księcia Midry i uwięziony. Po wielu stuleciach mroczny najeźdźca zdołał się oswobodzić i raz jeszcze spróbował podbić Midrę. Tym razem jednak udało mu się stłamsić w zarodku niemal cały opór i wchłonąć do swojej armii każdego, kto był na tyle odważny, by spróbować stawić mu czoła. Na szczęście nie wszystko jest jeszcze stracone, gdyż grupka mnichów postanowiła przeprowadzić rytuał i przywołać do Midry ducha jej największego herosa, by raz jeszcze spróbował stawić czoła chaosowi. Romancelwania to platformówka 2.5D, co oznacza, że grafika jest wykonana w 3D, ale rozgrywka odbywa się w dwóch wymiarach. Podczas zabawy przemierzamy mapy, omijamy pułapki, gromadzimy przedmioty i walczymy z wrogami, w tym z licznymi bossami. Do tego dorzucono elementy symulacji romansu. Podczas wypraw przez Transylwanię gracz napotka 12 postaci, z którymi może rozpocząć randkowanie. Rozwój tych relacji odbywa się poprzez prowadzenie rozmów, minigierki i zacieśnianie więzi w trakcie eksplorowania świata, na przykład przez znajdywanie atrakcyjnych miejsc na szchacki, co nie tylko posuwa naprzód fabułę, ale wpływa również na rozwój zdolności naszego bohatera. 8. Mazec. Rozgrywka w Contraband Police nie jest przesadnie skomplikowana, ale oferuje sporo możliwości. Jako stróż prawa musimy zatrzymywać kierowców do rutynowej kontroli na granicy. Podczas pracy należy być czujnym, gdyż wiele osób wjeżdżających do kraju jest przemytnikami. By złapać delikwenta na gorącym uczynku, musimy przede wszystkim go wylegitymować oraz sprawdzić listę przewożonych towarów. Następnie trzeba zajrzeć na pakę, czy faktycznie wszystko się zgadza. To jednak nie wszystko, gdyż czasami nielegalny towar, na przykład broń albo narkotyki, może być ukryty w innych częściach pojazdu, chociażby pod maską. Warto więc rozkręcić na przykład akumulator, by sprawdzić, czy czasem nie ukryto w nim kontrabandy. W czasie zabawy gracze wcielają się w szereg zabawnych postaci i zasiadając za kierownicami go-kartów, stają do walki w wyścigu. Model jazdy zaimplementowany w produkcji ma zręcznościowy charakter, aby uniknąć zderzenia z bandą wymagane jest naciśnięcie hamulca w odpowiednim momencie i wejście w zakręt za pomocą kontrolowanego poślizgu. Kart Rider Drift oferuje również możliwość personalizacji postaci oraz pojazdów. Zakres modyfikacji wyglądu nie jest ograniczony jedynie do bazy modeli oferowanych przez twórców. Gracze mogą także tworzyć własne wzory, a następnie udostępniać je innym. Oni, Road to be the Mightiest Oni zabiera nas w podróż na wyspę Kiseima, zamieszkiwaną przez duchy wojowników, którzy niegdyś zostali pokonani w bitwie przez potężnego i złego Momotaro. Jedyny ocalały z tego starcia, czyli Kuuta, przybywa na Kiseimę, by rzucić wyzwanie duchom i przejąć ich moc, a co za tym idzie zdobyć siłę pozwalającą mu zmierzyć się z Momotaro. Protagonista nie jest skazany na samotną przeprawę, gdyż dołącza do niego jeden z duchów żyjących na wyspie Kazemaru.
Akcja gry toczy się pod koniec XX wieku w Japonii, w będącym częścią Tokio okręgu Sumedo. Fabuła obraca się wokół miejskiej legendy znanej jako Siedem Tajemnic Honyo, które mają być powiązane z klątwami oraz rytuałem zmartwychwstania. Gra opowiada o grupie osób, które zostają wplątane w sprawę tej legendy. Wśród nich znajduje się pracownik biurowy Shougou Okie, który w celu zbadania plotek o tajemnicach Honyo udaje się wraz z przyjacielem Yōkou Fukunagą do parku Kinshibori, gdzie są świadkami trudnych do wytłumaczenia zjawisk. Wśród bohaterów znajdują się również detektywi prowadzący sprawę tajemniczych śmierci, licealistka pragnąca odkryć przyczyny samobójstwa koleżanki oraz matka chcąca zemścić się za utratę syna. 9. Mazes. W Chippy Noppo akcję oglądamy z boku, z kamery zawieszonej nad głowami protagonistów. Podczas zabawy naszym zadaniem jest konstruowanie różnorodnych zabawek zgodnie z przekazywanymi nam schematami. Nie jest to łatwe, bo wymaga przemierzania wzdłuż i wszerz rozległych fabryk w poszukiwaniu odpowiednich części i dostosowaniu ich do wymogów, poprzez modyfikację ich kształtów czy kolorów. W trakcie pracy niemal na każdym kroku musimy wykorzystywać indywidualne umiejętności protagonistów, których ścisła współpraca stanowi tu klucz do sukcesu, podczas gdy Chippy potrafi przeciskać się przez niewielkie otwory. Clash, Artifacts of Chaos zabiera nas w podróż do dziwnego, wręcz groteskowego świata fantazy, noszącego miano Cenozoik. Głównym bohaterem gry jest pseudopotężny wojownik, który ze względu na dręczące go wspomnienia postanowił żyć w odosobnieniu. Jego spokojna egzystencja kończy się w momencie, kiedy poznaje małego osieroconego stworka obdarzonego mocą uzdrawiania, przez co stanowi on łakomy kąsek dla ścigającej go gemini władczyni artefaktów. Pseudo postanawia zadbać o jego bezpieczeństwo i wraz z nim wyruszyć w podróż w poszukiwaniu tytułowych artefaktów chaosu. Po drodze duet będzie musiał stawić czoła licznym zagrożeniom, przestrzegając przy tym świętych reguł rytuału. Historia przedstawiona w grze Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse rozpoczyna się w latach 70. XX wieku. Pięć dziewczynek przebywających na wyspie Rogetsu zostało wówczas porwanych przez seryjnego mordercę. Choć ostatecznie udało się uratować je wszystkie, owe traumatyczne wydarzenia odcisnęły trwałe piętno na ich późniejszych życiach. Po 10 latach od porwania, dwie z nich zginęły w tajemniczych okolicznościach. Pomimo przerażenia, pozostałe trzy postanawiają powrócić na wyspę Rogetsu, mając nadzieję, że uda im się odkryć mroczną prawdę ukrytą za tymi wydarzeniami. Ich śladem podąża Hoshiro, podstarzały detektyw zatrudniony przez matkę jednej z dziewczyn. Akcja Figment, Creed Valley toczy się po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniej grze z serii. W trakcie zabawy wcielamy się w znane z pierwowzoru stworzonko imieniem Dusty, któremu towarzyszy tryskająca optymizmem przyjaciółka Piper. Choć bohaterom udało się przywrócić pokój w umyśle Ann. The Mind, mowa o świecie będącym projekcją podświadomości pewnego 40-latka, gdzie jego lęki i słabości przyjmują postać potworów, wciąż mają ręce pełne roboty. Tym razem protagoniści muszą udać się do tytułowej Doliny Zasad Ann. Creed Valley, gdzie formują się przekonania i ideały. Gra opowiada historię 9-letniej dziewczynki imieniem Ibe. Pewnego dnia, podczas wycieczki z rodzicami do galerii sztuki, zostaje ona przeniesiona do koszmarnego wymiaru ożywionych obrazów. Co gorsza, jej życie zostaje powiązane z kwiatem róży i bohaterka umrze, jeśli spadną z niego wszystkie płatki. Podróżując przez tę surrealistyczną krainę, Ibe szybko napotyka kompanów, dziewczynkę w swoim wieku imieniem Mary oraz młodego mężczyznę znanego jako Gary, oboje również niosący takie same magiczne róże. Ta trójka bohaterów będzie musiała znaleźć sposób na powrót do świata rzeczywistego. Akcja Noble Heart rozgrywa się w prowincjonalnym rosyjskim miasteczku, w którym wciąż widać echa ery Związku Radzieckiego. Głównym bohaterem gry jest Misza, młody mężczyzna, który wiedzie nudne, nijakie życie, aż do momentu, gdy do miasta powraca jego szkolna miłość. Wydarzenie to sprawia, że ścieżki życiu kilkorga dawnych przyjaciół znowu się splatają. Produkcja pochyla się nad tematem doświadczenia straty. Dzięki licencji Monster Energy Supercross, The Official Video Game 6 zawiera oficjalne trasy, zespoły, motocykle i zawodników, które brały udział w prawdziwej rywalizacji w sezonie 2022 roku. Tak jak poprzednio, główną formą zabawy jest tutaj tryb kariery,
w którym zaczynamy od podstaw i pokonujemy całą drogę do zostania mistrzem świata Supercrossu, od znalezienia pierwszego sponsora i kwalifikacji do wyścigów motocyklami 250 cm3 po rywalizację na najwyższym szczeblu maszynami 450 cm3. Po drodze m.in. odblokowujemy nowe umiejętności naszego zawodnika, wypełniamy cele wyznaczone nam przez trenera czy uczestniczymy w sesjach treningowych. By trzymać formę, upadki mogą powodować kontuzje, po których trzeba przejść rehabilitację. Przygodowe Paranormeshad – The Seven Mysteries of Honio to klasycznie zrealizowana gra przygodowa. Podczas zabawy eksplorujemy lokacje, prowadzimy rozmowy w stylu znanym z produkcji typu visual novel, gromadzimy przedmioty i poszlaki oraz rozwiązujemy zagadki. Istotną rolę w rozgrywce odgrywają klątwy. Gracz może zarówno stać się ich ofiarą, jak i samemu z nich korzystać. Podczas zabawy musimy także regularnie podejmować decyzje, które kształtują dalszy rozwój fabuły. Fabuła czwartej części Project Zero sięga początku lat 70., gdy pięć dziewczynek, które przebywały w tajemniczym sanatorium na wyspie Rugetsu, na południe od Hanszu, zostaje porwanych przez seryjnego mordercę. Do tragedii nie dochodzi dzięki akcji detektywa Chosho Kirishimy, ale historia ma swój ciąg dalszy. Po 10 latach dwie z uczestniczek tamtych wydarzeń giną w niewyjaśnionych okolicznościach. To właśnie nad trzema pozostałymi, które postanawiają wrócić na wyspę, by odkryć prawdę, kontrolę przejmuje gracz. W Settlement Survival akcję ukazano z lotu ptaka. Zabawę zaczynamy od znalezienia właściwego miejsca pod osadę. Musimy zwrócić uwagę zarówno na ukształtowanie terenu, jak i na dostęp do cennych surowców. Dalej nie pozostaje nam nic innego, jak zacząć karczować lasy, wznosić budynki, a także zacząć produkować jedzenie, pozyskiwać różnorodne zasoby oraz wytwarzać rozmaite dobra. Nadwyżkę surowców i produktów możemy sprzedać bądź wymienić na brakujące nam towary. Główną bohaterką jest pies imieniem BA. Jest ona jednym z wielu zwierząt, które wysłano w kosmos, aby przetarły drogę gwiezdnej ekspansji dla ludzkości. Większość z nich przypłaciła to życiem, ale BA jest wyjątkiem i udaje jej się przeżyć. Podczas zabawy poprowadzimy tego kundelka przez przygody na wielu obcych planetach, gdzie spotka zarówno istoty jej nieprzyjazne, jak i te, które okażą się jej przyjaciółmi. Akcja gry The Last Spell toczy się w fantastycznym świecie, który w wyniku długotrwałej wojny oraz wydarzenia znanego jako kataklizm, znalazł się na skraju zagłady. Podczas tego ostatniego magowie sprowadzili tajemniczą mgłę, z której pod osłoną nocy wychodzą hordy krwiożerczych potworów. Ci, którzy postanowili przekroczyć jej granice, przepadli bez wieści bądź powrócili jako szaleńcy lub potwory. Nieliczni, którym udało się przetrwać kataklizm, zamknęli się w fortecach, gdzie każdej nocy odpierają ataki hord morderczych kreatur. W jednej z takich twierdz ostatni czarodzieje próbują rzucić tytułowe ostatnie zaklęcie, by unicestwić magię, a wraz z nią śmiercionośną mgłę. W Tiny Troopers Global Ops akcję oglądamy z lotu ptaka. Produkcja oferuje ponad 40 misji, które rzucają nas w różnorodne zakątki globu. Odwiedzamy m.in. mroźną tundrę, upalną pustynię czy dżunglę. Podczas zabawy prowadzimy do boju czteroosobową drużynę, a w realizacji zadań obejmujących m.in. ratowanie VIP-ów, likwidowanie określonych wrogów czy niszczenie wyznaczonych obiektów, przeszkadzają nam tabuny przeciwników. Oprócz szeregowych adwersarzy, na naszej drodze stają znacznie potężniejsi bossowie. Nieprzyjaciół eliminujemy, robiąc użytek z rozbudowanego arsenału, który obejmuje karabiny, strzelby, wyrzutnie rakiet i miotacze ognia. Train Life, a Railway Simulator oferuje dwa segmenty rozgrywki. W pierwszym gracze wcielają się w zarządcę własnej firmy specjalizującej się w transporcie kolejowym. Do jego zadań należy zatrudnienie pracowników, zakup pojazdów, uruchamianie nowych tras oraz planowanie rozkładów jazdy w taki sposób, by sprostać napływom pasażerów. Musi on również zadbać o stan techniczny posiadanych pociągów. Wszystko to przy utrzymaniu płynności finansowej. Drugi segment pozwala natomiast wcielić się w rolę maszynisty i poprowadzić pociągi po europejskich trasach. Produkcja kładzie nacisk na realizm. Gracz musi zwracać uwagę na ograniczenia prędkości, znaki oraz sygnalizację. Transport Fever 2 naszym zadaniem jest rozwijanie infrastruktury i budowanie prężnie działającego systemu obejmującego przeróżne środki transportu, pociągi, autobusy, ciężarówki, statki, a nawet samoloty.
W grze znajdziemy wyzwania logistyczne wzorowane na prawdziwych wydarzeniach, a także ponad 200 pojazdów z różnych epok, od pociągowych koni po nowoczesne odrzutowe samoloty. Do naszych zadań należy określanie strategii, budowanie właściwych obiektów, a także rozwijanie i modyfikowanie już. 10 marzec. Historia opowiedziana w Before Your Eyes jest nieliniowa. To też jej przebieg kształtują podejmowane przez nas decyzje. Głównym bohaterem gry jest Benjamin Bryn. Po śmierci mężczyzna trafił na łódkę tajemniczego przewoźnika, który niczym mityczny Charon zajmuje się eskortowaniem dusz do zaświatów. By jednak dopełnić swojego obowiązku, przewoźnik musi usłyszeć od protagonisty historię jego życia i poznać wszystkie skrywane przez niego tajemnice. Benjamin nie może go okłamać, gdyż przyłapany na oszustwie zostanie zamieniony w ptaka i utknie na wieczność pomiędzy życiem i śmiercią. W Bendy and the Dark Revival akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby FPP. W trakcie zabawy przemierzamy studio, rozwiązujemy różnorodne zagadki środowiskowe, poznajemy przyjaźnie nastawione do nas postacie i krok po kroku odkrywamy kolejne elementy fabuły. We wszystkim tym przeszkadzają nam agresywni przeciwnicy. Choć w nasze ręce trafia oręż, który pozwala nam bronić się przed szeregowymi oponentami, w przypadku spotkań z depczącym nam po piętach demonem, jedyną drogą ratunku jest ucieczka i ukrywanie się w różnych zakamarkach studia. W miarę postępów zdobywamy nowe umiejętności, które zwiększają nasze szanse na przetrwanie. W grze wcielamy się w mieszkańca Nowego Jorku, który rozpoczyna z wynajętym mieszkaniem i pierwszą pracą. Jego zadaniem jest stanie się najbogatszą osobą w mieście. W tym celu musimy zakładać małe firmy, a następnie rozwijać je w potężne korporacje. Wśród możliwych biznesów znalazły się m.in. sklepy z podarunkami, alkoholem czy ubraniami, supermarkety, firmy prawnicze oraz kwiaciarnie. Big Ambitions oferuje typowe dla strategii ekonomicznych rozbudowane mechanizmy prowadzenia własnych firm. Podczas zabawy gracz bierze pożyczki, zakłada firmy, projektuje logo, znajduje siedziby, szuka pracowników, buduje infrastrukturę oraz zarządzał finansami. Gracz przejmuje kontrolę nad wojownikiem, którego historia rozpoczyna się w jednej z ostatnich placówek Forsaken, Legionu Myśliwych chroniących niedobitki skazanej na zagładę ludzkości. Nikt nie wie, jaka jest prawdziwa natura ich walki i podróży przez rozległe, osnute mrokiem krainy. Pozostawiony samemu sobie bohater musi szybko przystosować się do panujących wokół warunków i wyruszyć w nieznane, by stawić czoła czyhającym na niego potwornościom omnistrukturę. Wraz z zagłębianiem się w coraz odleglejsze zakątki świata, zaczyna powoli pojmować prawdziwe znaczenie obcości, izolacji i przeszywającego strachu. DCS Justice League – Kazmyk Chaos zabiera nas w podróż do szczęśliwej przystani. Sielskie życie jej mieszkańców zostało zakłócone, gdy pojawił się tu MR, Mxysptelk, jeden z najpotężniejszych superłotrów, który przybył z piątego wymiaru, by zostać burmistrzem miasteczka i zasiać w nim tytułowy chaos. Potrafiący manipulować czasoprzestrzenią i uwielbiający dowcipy antagonista staje się solą w oku superbohaterów, którzy strzegą tu porządku. Nim jednak herosi będą mogli stawić mu czoła, najpierw muszą zmierzyć się z jego popłecznikami, jak Starro czy Clayface. Akcja gry dzieje się w Matou, czyli fikcyjnym mieście będącym neofuturystyczną wersją starej części Szanghaju. W miejscu tym od pewnego czasu mają miejsce dziwne zdarzenia, których nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Mają one związek z demonicznymi siłami, które do świata śmiertelników przedostają się przez tak zwane rozpadliny. Gra opowiada historię dwóch bohaterów próbujących ocalić Matou przed inwazją sił zła. Jednym z nich jest prywatny detektyw imieniem DOI, a drugim specjalizujący się w walce z demonami egzorcysta Gram. 14 marzec. W Hot Wheels Rift Rally gramy z wykorzystaniem prawdziwej, zdalnie sterowanej zabawki, która jeździ po dowolnej przestrzeni, jak pokój czy podwórko, służącej nam za tor. Chameleon, bo tak nazywa się nasz samochód, posiada zainstalowaną kamerę, dzięki czemu w trakcie zabawy możemy oglądać go od tyłu, TPP. Podczas rozgrywki na widoczne na ekranie otoczenie gra nakłada rozmaite wirtualne elementy, pokroju zakrętów, dodatkowych przeszkód i ozdobników, a także dopalaczy oraz innych power-upów. Sam Chameleon pojawia się na ekranie jako jedna z ponad 140 maszyn.
Wśród nich znajdziemy zarówno doskonale znane fanom marki Hot Wheelsy, jak i szereg samochodów przygotowanych specjalnie z myślą o omawianym tytule. Stellaris. First Contact skupia się na pierwszych kontaktach cywilizacji określanych mianem przedświetlnych, to jest takich, które jeszcze nie zdołały opracować napędów pozwalających poruszać się w przestrzeni kosmicznej z prędkością większą niż prędkość światła. DLC przynosi trzy nowe genezy. Podczas gdy Zemsta i Zerwane Kajdany opowiadają o walce Imperiów z opresyjną organizacją Minamar Specialized Industries. Strach przed ciemnością koncentruje się na cienkiej linii oddzielającej paranoję i strach. Gra nie stawia szczególnego nacisku na fabułę. Ta ma charakter przede wszystkim pretekstowy. Akcja rozgrywa się w dalekiej przyszłości, w roku 2704. Międzyplanetarna organizacja Alliance of Spacefaring Alien Races rozpoczyna konflikt z Ziemią, choć ta znajduje się w jej szeregach. By stawić czoło intruzom, siadamy za sterami najnowocześniego statku kosmicznego – Tywił 202. Historia zaczyna się kilka miesięcy po wydarzeniach z The Legend of Heroes – Trails from Zero. Akcja gry ponownie rozgrywa się głównie w państwie mieście Crossbell. DOSS, czyli znanej z poprzedniej części specjalnej sekcji policji, dołącza dwóch nowych rekrutów major armii imieniem Noel Seeker oraz dawny gangster Wazy Hemisphere. Rozgrywka w Derek polega przede wszystkim na śledzeniu fabuły. Oglądając retrospekcję i stopniowo dowiadując się coraz więcej na temat przeszłości Junon i skrywanych przez nią sekretów, poznajemy i coraz lepiej rozumiemy problemy, z jakimi musi się zmagać. Zdobywając informacje, odblokowujemy nowe kwestie dialogowe, które możemy wykorzystać w trakcie licznych rozmów, by naprawić nadszarpnięte relacje bohaterki z innymi osobami. Nasze poczynania są o tyle ważne, że determinują to, czy kobiecie uda się odnaleźć spokój i nadzieję na lepsze jutro. W Valheim akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, TPP. Rozgrywkę rozpoczynamy w stosunkowo spokojnym centrum generowanej proceduralnie krainy. Choć możemy tam czuć się umiarkowanie bezpiecznie, obszar ten nie jest zbyt bogaty w surowce naturalne. Zasobów potrzebujemy natomiast do wytwarzania coraz lepszego arsenału i mocniejszych pancerzy, wznoszenia rozmaitych konstrukcji, jak twierdze lub posterunki, a także do produkcji jedzenia dla naszej postaci. 16. Marzec. Podobnie jak w poprzednich częściach serii w Anno 1800 gracz wciela się w rolę władcy, na którego barkach spoczywa zadanie stworzenia dobrze prosperującej metropolii. Rozpoczynając zmagania z zaledwie garstką poddanych i skromną osadą, musi on kierować ludzi do pracy przy pozyskiwaniu surowców niezbędnych do przetrwania oraz wznoszenia kolejnych budowli oraz tworzyć skomplikowane łańcuchy produkcyjne. Ważne jest także umiejętne zaplanowanie miejskiej infrastruktury w celu przyspieszenia procesów zachodzących w mieście. Nadwyżkami posiadanych dóbr można natomiast swobodnie handlować lub wymieniać je na takie, których w danym momencie brakuje. W Defend the Rook rozgrywka toczy się w trybie turowym, na planszy przypominającej szachownicę, którą obserwujemy w widoku izometrycznym. W trakcie zabawy naszym zadaniem jest obrona należącej do nas wieży. Potyczki, w których bierzemy udział, są generowane proceduralnie i za każdym razem przebiegają inaczej. By skutecznie odpierać kolejne fale wrogów, musimy rozstawiać na planszy rozmaite pułapki i barykady oraz umiejętnie korzystać z dostępnych zaklęć. Poza tym posyłamy do boju bohaterów, których potencjał bojowy rośnie w miarę postępów. Co ciekawe, wieża może nie tylko atakować nieprzyjaciół, lecz także poruszać się po planszy, to też ją również można sprawnie wykorzystać w boju. W Gorn akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, FPP. W trakcie zabawy przejmujemy kontrolę nad gladiatorem, który walczy o przetrwanie na zróżnicowanych arenach. Protagonista musi stawić czoła zastępom przeciwników, robiąc użytek z rozbudowanego arsenału broni białej. W toku zmagań w jego ręce trafiają rozmaite miecze, maczugi, a nawet ciężkie, dwuręczne młoty bojowe i dystansowej. Mowa przede wszystkim o łukach i nożach do rzucania, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by eliminował adwersarzy gołymi rękoma. W session akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, TPP.
Zabawa polega na jeździe po otwartej planszy w poszukiwaniu miejsc pozwalających na wykonywanie karkołomnych sztuczek. Mowa nie tylko o rampach umożliwiających skoki, lecz także o barierkach, po których można grindować, czy choćby ścianach, na których wykonujemy tak zwane Dual Light Y. W odróżnieniu od gier z serii Tony Hawk S Pro Skater triki nie są punktowane, a ich wykonywanie przypisano do gałek analogowych. W przypadku produkcji sygnowanych nazwiskiem słynnego skatera sztuczki wykonujemy, naciskając określone przyciski. W The Dark Pictures, Switchback VR akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby, FPP. Podczas rozgrywki wcielamy się w postać, która siedzi w wagoniku przemierzającym lokacje znane z pierwszego sezonu The Dark Pictures Anthology. Odwiedzamy statek widmo z The Dark Pictures, Man of Medan, nawiedzone angielskie miasteczko z XVII wieku, które znamy z The Dark Pictures, Little Hope, rozpościerający się pod pustynią labirynt, który po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć w The Dark Pictures, House of Ashes, a także Zamek Morderstw z The Dark Pictures, The Devil in Mistrzostwom Europy. Rozszerzenie zabiera nas do malowniczego miasteczka San Sequoie, niegdyś małej osady rybackiej, dziś tętniącej życiem metropolii. Nowe otoczenie dzieli się na trzy dzielnice, kotwicowe wybrzeże, ogrody Gilberta oraz wzgórza Hopewell. The Sims 4 razem raźniej wprowadza życie rodzinne na nowy poziom, niejednokrotnie wystawiając więzy krwi na próbę. Członkowie rodziny mogą brać udział w międzypokoleniowych aktywnościach, udawać się na ryby, spacerować po molo czy uprawiać jogging w parku. 17 marzec. W Anthology of Fear akcję ukazano z perspektywy pierwszej osoby, FPP. Rozgrywka różni się w zależności od tego, w którą postać wcielamy się w danym momencie. W trakcie zabawy eksplorujemy więc świat przedstawiony, odwiedzamy m.in. posępne domostwo czy leśną gęstwinę i stopniowo poznajemy jego sekrety, polujemy bądź z łowcy stajemy się zwierzyną walczącą o swoje życie. Akcja przedstawiona w Bayonetta Origins osadzona została przed wydarzeniami znanymi z głównych odsłon cyklu. Tytułowa bohaterka nosi jeszcze imię Cereize i dopiero uczy się czarnej magii. W celu pogłębienia swojej wiedzy i ocalenia swojej matki, protagonistka udaje się do Avalon Forest. W podróży towarzyszy jej demon Cheshire. W Peppa Pig World Adventures rozgrywkę rozpoczynamy od stworzenia własnej postaci. Gra pozwala nam wcielić się m.in. w kota, kangura, kozę czy osła. Następnie możemy udać się w podróż dookoła świata, która prowadzi m.in. przez Paryż, Australię czy Londyn. W każdym z tych miejsc na sprawdzenie czekają rozmaite atrakcje, jak robienie pizzy we Włoszech, przechadzka po hollywoodzkim bulwarze, zwiedzanie drapacza chmur, poszukiwanie skarbów, czy choćby rejs statkiem wycieczkowym. The Legend of Heroes Trails to Azure stanowi rozwinięcie pomysłów z Trails from Zero. Otrzymujemy zatem klasyczną grę JRPG, w której zajmujemy się zwiedzaniem świata, realizacją zadań, rozwijaniem drużyny oraz toczeniem licznych bitew. Zabawę urozmaicają liczne minigierki. Starcia rozgrywane są w systemie turowym i pozwalają na wydawanie rozkazów kilkoosobowej drużynie. Każdy bohater dysponuje własnymi zdolnościami i uzbrojeniem, a całość opracowano tak, aby odnoszenie sukcesów wymagało dobrej współpracy między postaciami. Pod względem mechanizmów rozgrywki produkcja stanowi rozwinięcie pomysłów z poprzednich odsłon cyklu. Otrzymujemy zatem bijatykę, w której zabawa polega głównie na toczeniu zręcznościowych starć na ringu. Gra oddaje do naszej dyspozycji bogaty wybór ciosów, chwytów, rzutów i technik specjalnych. Produkcja pozwala pokierować słynnymi gwiazdami tego sportu, takimi jak Roman Reigns, American Nightmare, Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar czy Stone Cold Steve Austin. 21 marzec. The Sith Incorporated zabiera nas w podróż do uniwersum, w którym tytułowej agencji udało się zyskać całkowity monopol na szpiegowskim rynku. W trakcie zabawy wcielamy się w tajnych agentów wykonujących różnorodne zadania i rywalizujących między sobą o to, komu uda się zrealizować misję jako pierwszemu. Mighty Doom do złudzenia przypomina inne tytuły mobilne, takie jak Archero i Tomb Raider Reloaded. Gra jest strzelanką z widokiem top-down, w której kierując Doom Slayerem przemierzamy wypełnione wrogami komnaty. Sterowanie jest przypisane do pojedynczej gałki na dole ekranu.
Gdy staniemy w miejscu, Slayer zacznie automatycznie strzelać do najbliższego przeciwnika. Z wrogów wypadają pieniądze, surowce i doświadczenie. Po zdobyciu wystarczającej ilości doświadczenia gracz awansuje na nowy poziom. Gra losuje wtedy trzy umiejętności, z których możemy wybrać jedną. Remnant From the Ashes zabiera nas do postapokaliptycznego uniwersum, w którym świat został opanowany przez kreatury znane jako Derut. Ci, którym udało się przeżyć, każdego dnia muszą walczyć o przetrwanie, jednocześnie starając się znaleźć sposób na odesłanie najeźdźców tam, skąd przybyli. Tchia zabiera nas w podróż w fikcyjne miejsce, a dokładnie do krainy inspirowanej Nową Kaledonią, czyli niewielką francuską wyspą na Oceanie Spokojnym, skąd pochodzą deweloperzy. Główną bohaterką gry jest tytułowa dziewczyna, która przemierza ów archipelag, poznając jego mieszkańców oraz przeżywając rozmaite przygody. Akcja gry The Walking Dead Saints Sinners toczy się kilka lat po wybuchu tajemniczej epidemii zmieniającej ludzi w tytułowe żywe trupy. Ci, którym udało się przeżyć, są zmuszeni do ciągłej walki o przetrwanie. Zagrożenie w tym niegościnnym świecie stanowią nie tylko zombie, lecz także pozostali ludzie. 22. Marzec. W Have a Nice Dev akcję oglądamy z boku. Przemierzając różnorodne sekcje Dev Incorporated, zajmujemy się przede wszystkim eliminacją hord przeciwników. Nim dotrzemy do jednego ze smutków pełniących tu rolę bossów, musimy posłać do piachu całe tabuny jego podkomendnych. Choć naszą najważniejszą bronią jest kosa, w miarę postępów zdobywamy nowe narzędzia mordu i rozmaite zaklęcia bojowe. 23. Marzec. Akcja gry Not For Broadcast toczy się w alternatywnej, dystopijnej wersji lat 80. ubiegłego wieku, w której niepokoje społeczne są na porządku dziennym, przez co ryzyko wybuchu rewolucji jest bardzo wysokie. W trakcie zabawy wcielamy się w bohatera pracującego w studiu telewizyjnym jako sprzątacz. W wyniku nieoczekiwanego splotu wydarzeń protagonista dołącza do zespołu National Nightly News. Od tej pory to on będzie decydował o tym, jaki przekaz ma płynąć z telewizyjnych wiadomości, a co za tym idzie wpływał na opinię publiczną. Od dokonywanych przez nas wyborów zależy, czy jego stacja podda się cenzurze, czy też zdecyduje się nagłaśniać najczęściej smutną lub przynajmniej kontrowersyjną prawdę. Głównym bohaterem Rakuen jest chłopiec mieszkający w szpitalu. Matka protagonisty stara się umilić mu pobyt w placówce, czytając mu jego ulubioną książkę, której akcja toczy się w fantastycznej krainie Morizora's Forest. Pewnego dnia chłopiec prosi swoją rodzicielkę, by udała się z nim w podróż do świata z tej bajki, niczym główny bohater opowieści zamierza bowiem poddać się serii prób, którą zwieńczy spotkanie ze spełniającym życzenia strażnikiem lasu. R-Type Final 3 Evolved to gra zbudowana na fundamentach położonych przez R-Type Final. Druga produkcja studia Granzele oferuje poprawioną oprawę graficzną, ponad 100 statków do wyboru, 7 nowych plansz, rozbudowane funkcje sieciowe, minigry itd. Gra oferuje do wyboru różne grywalne postacie z uniwersum Kamen Rider, których zdolności można usprawniać w trakcie rozgrywki. Fabuła kręci się wokół organizacji Shocker, z którą boje toczą bohaterowie. Rozgrywka w grze Storyteller toczy się w całości na wirtualnych kartach książki. Poszczególne opowieści przybierają formę czekających na rozwiązanie układanek. Gra narzuca nam ich tytuły, a także oddaje nam do dyspozycji określoną liczbę postaci, lokacji oraz sytuacji. Nasze zadanie polega na ustawianiu tych ostatnich na komiksowych polach w taki sposób, by przy ich pomocy układać opowiadania obrazkowe, których treść będzie odpowiadać temu, co sugerują ich tytuły. The Settlers to powrót do sprawdzonych rozwiązań z trzeciej i czwartej odsłony serii. Wcielamy się w przywódcę jednej z trzech frakcji Elari, Maru oraz Jorn, a naszym nadrzędnym celem jest jak najlepsza rozbudowa osady i walka z otaczającymi nas wrogimi plemionami. Sukces osiągniemy, dbając o zaplecze militarne oraz przede wszystkim ekonomiczne. Pomagają nam w tym tak zwane landmarki, czyli specjalne miejsca na mapie. Zajęcie ich zapewnia nam różne przydatne bonusy, na przykład po złożeniu w ofierze narzędzi otrzymamy kilka sztuk broni potrzebnej do rekrutacji wojaków. 24. Marzec. Produkcja stanowi bezpośrednią kontynuację gier Atelier Ryza,
Ever Darkness The Secret Hideout oraz Atelier Ryza 2, Lost Legends The Secret Fairy i stanowi zwieńczenie trylogii. Ponownie wcielamy się w tytułową alchemiczkę imieniem Ryza, która w tej części jest już dorosłą kobietą. Fabuła obraca się wokół nagłego pojawienia się archipelagu tajemniczych wysp, które zagrażają bezpieczeństwu ojczyźnie bohaterki. Ryza wraz z przyjaciółmi będzie musiała zneutralizować to niebezpieczeństwo, co wymagać ma od niej znalezienia kluczy umożliwiających dotarcie do samych korzeni magii alchemicznej. EA Sports PGA Tour to typowy symulator, który kładzie nacisk na wierne odwzorowanie rzeczywistości. Podczas zabawy wcielamy się więc w golfistę biorącego udział w najróżniejszych zawodach. Deweloperzy przygotowali łącznie 3 sposoby na rozgrywkę. Pierwszy z nich, arcade, opiera się na uderzaniu w piłeczkę przy pomocy wychylenia odpowiedniego elementu kontrolera. Przykładowo gałki analogowej na padzie. Classic, jak sama nazwa wskazuje, odwołuje się natomiast do klasycznych produkcji. Decydując się na niego, na ekranie pojawiać się będą wskaźniki siły czy też kierunku strzału. Resident Evil 4 to typowa trzecioosobowa gra akcji. Podczas przygody eksplorujemy kolejne lokacje i walczymy z napotkanymi przeciwnikami. Do naszej dyspozycji oddano szeroki wachlarz ciosów oraz broni palnej. Deweloperzy zadbali, by odświeżona wersja produkcji otrzymała kilka dodatkowych usprawnień. Dzięki temu w grze pojawia się m.in. możliwość sparowania nożem ataków piłą mechaniczną. Lokacje wypełnione są różnymi interaktywnymi obiektami, które można wykorzystać podczas walki. Przykładowo, strzelając w lampę możemy wzniecić pożar i odciąć przeciwnikom drogę. Istotną rolę w produkcji odgrywa również inteligencja przeciwników. Zamiast z bezmyślnymi zombie mierzymy się z ludźmi zainfekowanymi pasożytem. Produkcja Red Mountain to wariacja Ente Wyprawy na Zachód, klasyka literatury chińskiej. Akcja rozgrywa się w dalszej przyszłości. Jako małpi król San Yukan musimy odzyskać koronę skradzioną przez antagonistę Zhu. Jeśli chodzi o rozgrywkę, w The Crown of Wu znajdziemy walkę, sekcje zręcznościowe czy łamigłówki. 27 marzec. 9 Years of Shadows zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum pozbawionego kolorów przez mroczną klątwę. Główną bohaterką gry jest wojowniczka imieniem Europa, która bada tajemnicę Talosa, olbrzymiego mechanicznego zamku pełniącego niegdyś rolę sierocińca. Zadaniem protagonistki jest rozwikłanie tajemnicy zaginionych sierot, a także stawienie czoła siłom ciemności czyhającym w cieniach. W The Great War, Western Front akcję oglądamy z lotu ptaka. Rozgrywka toczy się tutaj niejako na dwóch poziomach, z których pierwszym jest dowodzenie całym teatrem działań. Na przestrzeni kolejnych tur wysyłamy do boju jednostki, prowadzimy badania nad nowymi technologiami oraz dbamy o linie zaopatrzeniowe i rozmieszczenie zasobów na całej długości frontu. Poza tym tytuł pozwala nam wcielić się w rolę dowódcy polowego i wziąć bezpośredni udział w poszczególnych bitwach. Starcia toczą się w czasie rzeczywistym, a w ich trakcie dowodzimy oddziałami, tworząc sieci okopów i szturmując pozycje wroga bądź broniąc się przed jego atakami. 28 marzec. W Crime Boss, Rake i City rozgrywka opiera się na zdobywaniu wpływów w tytułowym mieście. Do naszych zadań należy więc przejmowanie terytoriów od wrogich gangów oraz organizowanie napadów na kolejne lokacje, by ukraść jak najwięcej kosztowności. Misje możemy wykonywać po cichu, przekradając się między strażnikami lub po prostu ich eliminując. W kolejnej odsłonie popularnych symulatorów możemy wziąć bezpośredni udział w zmaganiach i wykorzystać charakterystyczne cechy najlepszych bejsbolistów, by osiągnąć przewagę w meczu. Dzięki opcji dostosowania poziomu trudności sami podejmujemy decyzje, jak bardzo realistyczne i wymagające będą kolejne starcia. Miłośnicy statystyk oraz ustalania własnej taktyki skorzystają z możliwości zarządzania drużyną między rozgrywkami. Twórcy oddali do naszej dyspozycji prawdziwe zespoły, zawodników oraz stadiony znane z MLB. Produkcja pozwala też na tworzenie własnych bejsbolistów. Produkcja Smalting Studios to prequel kultowej gry przygodowej z 1993 roku.
Akcja rozgrywa się kilka miesięcy przed wydarzeniami tam ukazanymi i pokazuje, w jaki sposób główny bohater trafił do tajemniczego, magicznego świata. Pod względem rozgrywki Simon the Sorcerer Origins to klasyczna przygodówka point and click. W terenie akcję ukazano w widoku izometrycznym. Zabawa toczy się niespiesznie na generowanych proceduralnie pustkowiach ulokowanych w różnych regionach. Pierwszym ruchem, jaki powinniśmy wykonać po rozpoczęciu zmagań, jest postawienie wiatraka generującego elektryczność i wzniesienie infrastruktury służącej do nawadniania gleby. Ta ostatnia pozwala nam pozbyć się zanieczyszczeń z ziemi, na której z czasem zaczynają wyrastać pierwsze rośliny. Następnie możemy zająć się bardziej skomplikowanymi zadaniami, jak przywracanie bioróżnorodności, regulowanie lokalnego klimatu, czy wreszcie sprowadzenie dzikich zwierząt. Oczywiście wszystko to wymaga postawienia odpowiednich struktur oraz ich zasilenia. Fabuła gry pozostaje niezmieniona od jej poprzedniej wersji. Akcja ma miejsce w niedalekiej przyszłości. Ludzkość została zdziesiątkowana przez globalną pandemię grzyba kordycepsa, który zmutował i zaczął atakować ludzi. Na infekcję nie ma lekarstwa, a każdy zarażony po krótkim czasie przeobraża się w krwiożerczą bestię. Jako że świat wypełniony jest zarażonymi i zarodnikami grzyba, ocalali żyją w strefach kwarantanny kontrolowanych przez wojsko, gdzie zamiast infekcji grozi im głód, ubóstwo, przestępczość i żelazna militarna ręka. 29 marzec. W Rally Adventure przenosimy się do meksykańskiego regionu Sierra Nueva, położonego na północ od obszaru dostępnego w podstawce. Jest to osobna mapa sporych rozmiarów, składająca się z 6 różnych biomów. Dominują w niej pustynne i skaliste krajobrazy, a także kręte, wąskie drogi. W takich oto okolicznościach przyrody Festival Horizon organizuje imprezę poświęconą szeroko pojętej rajdowej rywalizacji. W ramach nowej kariery budujemy reputację z 3 zespołami, skupiającymi się na różnych formach zmagań – drogowych, szutrowych i nocnych. Osiągając coraz wyższe jej poziomy, odblokowujemy kolejne wydarzenia i nagrody. W wydanym na platformie PC Smallland akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, FPP. Aspekty survivalowe wynikają z niewielkich rozmiarów naszego bohatera. W trakcie zmagań przemierzamy rozległy las będący żywym ekosystemem zamieszkującego istoty stanowią realne zagrożenie dla protagonisti, nie tylko ze względu na fakt, że mogą potraktować go jak pożywienie, lecz również przez to, że potrafią wykradać zgromadzone przez niego zapasy. 30 marzec. Głównym bohaterem gry jest tytułowy Bad Boy, którego zadaniem jest uratować członków swojej drużyny uprowadzonych przez niejakiego Lorda Viciusa organizującego tak zwane próby ciemności, zawody, podczas których uczestnicy walczą na śmierć i życie. Pod względem rozgrywki gra przypomina platformę z czasów sprzętów 8-bitowych. Główny bohater korzysta z kija baseballowego służącego mu nie tylko do rozprawy z nieprzyjaciółmi, ale i eksploracji otoczenia. Dredge to gra RPG, w której zajmujemy się głównie poławianiem ryb. Na początku dysponujemy jedynie małym kutrem. Połowy zapewniają nam dochody umożliwiające ulepszanie statku o mocniejszy silnik czy większą ładownię, a także zakup coraz lepszych wędek, sieci i więcierzy na kraby. Z czasem kupujemy także lepszą łajbę i uzyskujemy dostęp do bardziej lukratywnych regionów. Połowy nie są jednak jedynym źródłem zarobku. Szybko otrzymujemy oferty wydobywania zalegających na dnie oceanu artefaktów. Zlecenia te są lukratywne, ale ryzykowne, a do tego wraz z rozwojem fabuły nasz pracodawca zaczyna nam dawać coraz więcej powodów do nieufności. Ravenbound zabiera nas w podróż do fantastycznej krainy Avald. Chcąc uchronić ją przed złowieszczym zdrajcą, starożytne bóstwa stworzyły kruka, który kiedyś zmierzy się z siłami ciemności i pokona je raz na zawsze. Nim jednak tak się stanie, będzie on musiał zebrać siły, wcielając się w kolejnych wojowników zwanych naczyniami. W trakcie zabawy przejmujemy kontrolę nad takimi bohaterami i przemierzamy Avald, a kiedy polegniemy, nasze wysiłki nie idą na marne, gdyż zdobyta przez nas wiedza i doświadczenie są przekazywane kolejnym wcieleniom kruka. Estetyka gry inspirowana jest pracami holenderskiego malarza Hieronima Boscha.
Saga of Sins pozwala nam się wcielić w Cecilię, duchownego posiadającego zdolność odwiedzenia umysłów innych ludzi i przemieniania się w demony. Jego zadaniem jest pokonać 7 grzechów głównych. Tainted Grail. The Fall of Avalon zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum inspirowanego legendami arturiańskimi. Król Artur nie żyje, rycerze Okrągłego Stołu są w rozsypce, a mieszkańcy tytułowej wyspy Avalon muszą desperacko walczyć o przetrwanie, mierząc się z plagą czerwonej śmierci i tak zwaną Verdness, tajemniczą siłą wypaczającą w chaotyczny sposób wszystko, co znajdzie się w jej zasięgu. The Great War. Western Front zabiera nas w podróż do lat 1914-1919, na pola bitew i wojny światowej, a dokładnie na front zachodni. Produkcja pozwala nam stanąć po stronie Ententi, Trójporozumienia, bądź państw centralnych, Trójprzymierza, i wziąć udział w kluczowych bitwach, odtwarzając historyczne wydarzenia lub zmieniając bieg historii. Fabuła Uraguna obraca się wokół sztucznej inteligencji, na której rozwój wykorzystano większość ziemskich zasobów. Działania ludzi doprowadziły do podniesienia poziomu wód na całym globie, co zmusiło ich do przemieszczenia się na bezpieczniejsze tereny. Migracja nie była jednak możliwa bez maszyn kontrolowanych przez sztuczną inteligencję, które ostatecznie się zbuntowały i postanowiły wytępić ludzkość, by nie dopuścić do kolejnej katastrofy klimatycznej w przyszłości. W trakcie rozgrywki wcielamy się w bohatera, który zasiadając za sterami nowoczesnego mecze, musi powstrzymać agresora w postaci diabelnie inteligentnych maszyn, a tym samym uchronić ludzkość przed wyginięciem. Dobra, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał i zostawicie jakiś ślad po sobie. To były premiery na miesiąc marzec 2023. Także dziękuję za oglądanie i do następnych premier. Pa!